Siemano, jest wczesny poranek, godzina 13, jedziemy do Crew, miasto robotnicze. Tak jak prawdopodobnie powiedziałem, bezproblemowe i dość ładne. W Crew bywałem kilkukrotnie, także mam nadzieję, że się spodoba. Mama właśnie wybiera pieniążki z bankomatu, a my się relaksujemy. No cóż, także do zobaczenia w drodze i w tym właśnie mieście. Tutaj ten kolega was pozdrawia serdecznie. I ten właśnie i jego szef największy, czyli o ten. To o tym czasem. Tutaj stary Budda powiedział na kamieniu do słonia, żeby został królikiem, a on został sobie o takim. Ten jest bardzo znany. Kiedy w niego pracowałem, to powiedział mi, że jest Adolfem Hitlerem. Oznajmił. Ale to nie była prawda. Tutaj jest słynny róg z jednej z płyty Nergala i Behemota. Satanika. Oczywiście. Oryginalny. No i ten nasz koleżka. No i von Mattel. Tutaj mamy oryginalny domek dla Barbie. Jakby ktoś pytał, taką właśnie wygląda. Tutaj coś dla każdego prawdziwego szefa. Okręty. Ciuchcie. Z tyłu też ciuchcie. Pojazdy militarne. Pociągi nowoczesne. Samolot. To akurat mnie interesuje. No i świstak w magisterce. Jakby ktoś pytał, czy są takie miejsca na świecie, to są. Jedno jest właśnie tutaj, główna kwatera. A teraz jedziemy do Crew. Po drodze zajechaliśmy do Centrum Antyków. Wszystko tu się gromadzi, całe pirackie złoto i skarby. A teraz Crew. To do zobaczenia. Tu jest charakterystyczny most w Crew, po przekroczeniu którego każdy mieszkaniec tego miasta spotyka się z inną perspektywą życia, typowo robotniczą. Także szanse są tutaj wyrównane. Searching for the sweet
Polski sklep. Ja wyglądam na polskie sklepy, a no tak. Jeśli chodzi o moją półkę ulubioną z piwami, to w tym przypadku nawet nie mam pojęcia, gdzie ona jest. A tam. Tam pan obsługuje. Lepiej niż u Minotaura. A się za koło pucikaliśmy. O, tu jeszcze. Jesteśmy w kruchym centrum miasta. Jeśli chodzi o klimat tego miasta, to jest taki przyspieszony, lekko nerwowy, ale ludzie są bardzo zapracowani. Jest przepiękne centrum, zaraz zobaczymy. Dobra rada jednak jest się tu trzymać. Także taki angielski, bardzo, bardzo nowoczesny z tym. No i co? Jest popołudnie. Chodzimy sobie do centrum. Tutaj mamy szpadyzory, zaraz zobaczymy wszystkie możliwe szpadyzory świata na złotko. Także pozdrowienia dla szpadyzorów. I tu są szpadyzory we wszystkich kolorach świata. Szpadyzorów jest dość dużo. Kupiliśmy tego zielonego.
tutaj coś dla mieszkańców Szczecinka, bo ja z tego miasta pochodzę. Takie kawałki lokomotyw i lokomocji można znaleźć w naszym mieście i to samo jest właśnie w Wielkiej Brytanii. Także bardzo miło takie coś zobaczyć. That's why he's late today. Heavy road. And then the car broke down. He ran out of fossil fuel. Come on, Glenda. Yeah.
that was the sound check. We'll see you back in an hour. Join us, and the world will live as one.
mention there's no heaven. It's easy if you try. No heaven, Lord. Promise only sky.
for those very high harmonies, I hope. Tutaj jesteśmy trochę w czymś takim. Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Zajmujmy się teraz tymi sprawami. Później jeszcze przejdziemy do kolejnych rzeczy. Sprawa jest taka, że właściwie to nie ma żadnej sprawy. I na tym to wszystko polega. Więc po prostu spójrzmy, jak jest. A jest tak. O tak, jest właśnie mniej więcej, no. Tu jest tak, około tutaj troszeczkę tak. Tu byśmy zrobili tak. No i co, moje...